spotkanie z Mirkiem Baką, który grał mojego ojca. I ta relacja, która się wytworzyła i teraz nawet jak się spotkaliśmy na dokrętkach, to Mirek mi nawet napisał w SMS-ie, że już na zawsze pozostanie relacja ojciec-syn. Że to jest coś takiego, wiesz... No poza tym dobrze nam się pracowało. Jakoś mieliśmy od razu tak, że było wspólne flow, wspólne myślenie o scenach, też sobie wzajemnie próbowaliśmy pomagać. Nie mówię, że pomagałem Mirkowi Bace, ale nie o to chodzi. Słuchaj, zbyt doświadczony i jakby ja się od niego mnóstwa rzeczy nauczyłem, ale pomagaliśmy w tym sensie, że gadaliśmy o scenach po prostu, jeszcze na etapie prób, jak można coś rozwiązać, co będzie miało większą siłę, czy trzymanie tych wideł, czy opuszczenie tych wideł, no jakieś takie... Jakby w tej relacji konkretnej, nie? To się tak słucha, ciekawe, bo ja, wiesz, jak pomyślę sobie Mirek Baka, ja miałem 4 lata, jak krótki film o zabijaniu wyszedł. I tak, wiesz, jak tylko sobie nazwisko gdzieś mignie mi, to mam te sceny, konkretnie tą scenę w taksówce już, prawda? Jak tak, już się dzieje. To niesamowity aktor, ale to już... Ja miałem, to taka ciekawostka, ja mu to powiedziałem, że ja kiedyś dublowałem Mirka Bakę, grając jego plecy. Ponieważ Mirek Baka grał, ja byłem jeszcze, nie wiem, pierwszy albo drugi rok szkoły teatralnej i sytuacja wyglądała tak, że wtedy we Wrocławiu była kręcona Fala zbrodni. Mm-hmm. Serial. Serial, tak. I Mirek Baka tam grał jedną z głównych ról, a w związku z tym, że on zawsze miał takie podejście, że chce wszystko sam robić, różne kaskaderskie rzeczy, no rozwalił się na motorze po prostu. No czekaj, to tego nie wiedziałem, taki Jackie Chan. Trochę tak, polski. Tak. Przynajmniej z tego, co ja słyszałem jakby w środowisku i też od samego Mirka, że on bardzo dużo rzeczy robi. No oczywiście bez przesady, w sensie jak już coś wymagało dużej... No ale był mocno czynnym i sprawnym aktorem, nadal jest zresztą, więc jak trzeba było pojechać na motorze szybko, no to jechał na motorze szybko i tak dalej. No i niestety miał jakiś tam wypadek, niegroźny, no ale był potłuczony, więc oni potrzebowali na dokrętki jakieś takie, więc pamiętam, że podchodziłem do jakiegoś śmietnika i oni mnie kręcili od tyłu, włosy mi robili na Mirka Bakę. Więc taka ciekawostka, że wiesz, że ileś lat temu już ale słuchaj, to jakaś wiesz. Ta styczność się pojawiła. Bardzo mnie to rozbawiło i no i Mirka też jak o tym usłyszał, że to jest... Często są takie historie, że wiesz, spotkałem człowieka, którego wiesz, na przykład od małego gdzieś tam podziwiałem, tak? Ale tym i wiesz, nie wiedziałem co powiedzieć. No to ty miałeś, cześć, byłem twoimi plecami, tak, nie? Fali zbrodni. Subskrybuj, by być na bieżąco i nie przegapić nowych rozmów.